Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. I tak, jak zapewne widzicie, wróciliśmy do standardowej rozdzielczości Full HD. Jest to głównie spowodowane, powiem wam szczerze, tym, że no, testowałem parę razy 4K i stwierdziłem jedną rzecz. Na Hollow Knightie tak rozdzielczość nie ma aż takiego wielkiego sensu, jak dla mnie nawet na portalu. A więc tak, po prostu, żeby oszczędzić sobie czasu renderowania, edycji, wszystkiego innego, stwierdziłem, że po prostu, wiecie, naprawdę nie ma sensu zostać 4K. Może kiedyś, jak będę miał szybszy internet czy coś, to wrócę do wrzucania 4K. Czemu zacznę wrzucać 4K w sumie na wszystkim. Chociaż, no dobra, i tak już jestem jełopą, który wrzucił bardzo dużo rzeczy w 4K. Mogę nawet wam zdradzić, że nadchodzący odcinek z Loop Hero też był w 4K, bo chciałem zobaczyć po prostu rezultacji. Nie było warto, powiem wam szczerze, ale mniejsza z tym. Skupmy się teraz na rozgrywce, więc tak, ostatnio utraciliśmy duszę i w ogóle... okej, okay, co? Strasznie długie wczytywanie to było, dobra, trochę dziwne, ale niech będzie. Okej, okay, i chwyc. Musimy być ostrożni, bo musimy tą swoją, w tym powiedziałem, duszę, chociaż tak naprawdę to część siebie. Ale ta dusza po prostu już tak, wiecie, Dark Soulsowo mi się udziela. Ale mniejsza, co by to było, nie było. I tak musimy to odzyskać. Żeby to odzyskać, musimy przeżyć. I tak. Powiem wam szczerze, że dzisiejszy odcinek raczej będzie spokojniejszy niż może bym tego początkowo chciał. A, dobra, tylko gdzie straciłem? Ojej, daleko. Niedobrze. Dobra, raz, dwa. Okej? Okej, coś chyba zepsułem. Mniejsza z tym. Idziemy. I tak. Mój cel to właśnie dzisiaj odzyskać moją duszę, jak już to nazywałem, tak Dark Soulsowo. Może odkryć jakiś skrót czy coś. Tutaj nie powiem tak, nie powiem nie. Po prostu nie wiem. I na pewno jeszcze tam parę innych rzeczy. Okej, okay, czyli on śmierdzi, ten smród też jest groźny. Ale sam w sobie stwór nie jest jakoś super szczególnie groźny. Ale dobra, nie pada na jeden strzał z duszy, co już jest delikatnie niepokojące. Z drugiej strony tutaj uderzenia mieczem wystarczą, czyli tak. Nadal się zgadza to, co wcześniej ustaliłem, że jedno uderzenie z duszy to są około 3 uderzenia z miecza. Teraz to się nawet potwierdza. I tak, udało się, pozbyliśmy się już tego ducha. Możemy zwiedzać dalej w ogóle, więc po prostu idźmy przed siebie. Tak, dobra. Po prostu zwiedzajmy to miejsce. A jak już uda się znaleźć jakiś skrót, powrót szybki czy coś, albo kolejnego tego, no, Stag Beetla, to wtedy, no, pójdziemy zwiedzać dalej. I dobra, mamy skrót, jeden dane. To nie o tym chodziło. Tym właściwie pójdziemy zwiedzać dalej. Bardziej mi chodziło o to, że zawrócimy do poprzednich lokacji. To miejsce, chociaż nie wydaje się być jakoś super trudne czy coś. Wiecie, jakoś nie wiadomo jak bardzo wyjątkowo, żeby nie było, bo ogólnie to trudne się wydaje. No ale wracając, to nie wygląda dobrze. Bardzo nie wygląda dobrze, no ale tak po prostu. Może zwiedzanie starych lokacji byłoby lepszym wyborem. Okej, dobra. Okej. Czyli muszę pokonać dwa gigantyczne grzyby. Co do łatwych nie będzie należało raczej. A to z drugiej strony trudne jakoś szczególnie też to nie jest. Jak tak patrzą. Okej. Dobra. Dobra, jednak to było easy. I co? Charm Notch?
Czekajcie, czy ja dobrze myślę, co jest? Mam dodatkowe miejsce na te całe czarmy. Super. Dobra. Fajnie. Warto było tutaj iść i teraz tak. Dalej mamy tam dojście. Od góry do Forgotten Crossroads? To jest przejście do pierwszej lokacji z gry? Okej, wiecie co, to mnie zaintrygowało, nie ukrywam. Więc tak, pozwólcie, że najpierw sprawdzę to całe przejście rzekome. Ale może tak na przyszłość bez umierania, okej? I kolejne jakieś miejsce, tu. Dobra, za szybko dasza używam. Okej. I dobra, tu jest jakieś przejście dalej. Albo idziemy w górę, no. Ja pójdę w górę, jak mówiłem. Ale dobra, nie spadaj mi tutaj postać. I dasz, dobra. Okej, kolejny raz on. Nie. A, i cała sekwencja od nowa, za każdym razem. Trochę wkurzające, nie ukrywam, ale przeżyję. Jestem już na tyle obeznany z Hollow Knightem, że powinien dać radę. Chociaż ta moje obeznanie jest... A, okej, gdzie ja jestem? Ktoś mi powie... Nie. Nie. Fajne, ale nie. Jestem zbyt blisko śmierci teraz. Pozwólcie, że zobaczę trochę tutaj, co się dzieje. Jeśli zauważę jakąś... Okej. Po pierwsze mamy chyba ławeczkę. Ale po drugie, właśnie chciałbym powiedzieć, jak znajdę jakieś zagrożenie. Co... powiedzieć... Ale dobra, teraz możemy iść dalej. Teraz co jest w ogóle? Legiter. Czyli poszerać sznuk. Nie próbuj się za mnie przeskradać. Czuję twój zapach. O, czyli kolekcjonujesz dużo geo? Daj mi geo, a ja mogę dać ci... Aha, a będziesz mógł zobaczyć coś fajnego. Dobra. Więc pozwól, że ci pokażę. Spójrz. Chcesz je? Jeśli naprawdę je chcesz, wymienię je za więcej geo. Więcej geo. I co my tu mamy? O, Fragile Heart, Fragile Greed i Fragile Strength. Oho. O, okej, dobra, wiecie co, to są fajne rzeczy, bo z tego co widzę, to zwiększa życie, to daje więcej geo, to zwiększa obrażenia. Dobra, stać nas narazić tylko na to, to kupię. Chociaż nazywa się Fragile, więc wydaje mi się, że to ma jakieś konsekwencje negatywne, ale dobra, mniejsza. Później to sobie ubierzemy, przez później mam na myśli, jak tylko powrócę. Właśnie to, właśnie, dobra, jestem idiotą, przecież tu jest ławeczka. Tylko by będę musiał coś wymienić. Oj, Shaman Stone czy kompas? Ja wiecie co, nie, bez kompasu to ja się zgubię całkowicie. Może to być głupia decyzja, ale... Póki co zrezygnuję z Shaman Stone na rzecz tego czegoś. Ewentualnie bym założyć jakieś jeszcze inne, albo w... No, w... Fury of the Fallen, ale dobra. Mniejsza z tym. Więc mam po prostu... nowego charma, który... powinien być naprawdę fajny. Jeśli tylko uda mi się go zastosować w bezpieczny sposób. Czemu sobie w bezpieczny sposób, no... Wiecie. Okej, dobra, faktycznie więcej chyba tego wypada. Chociaż pewien nie jestem, więc co? Nie wiem, o ile niby więcej. Ale wydaje mi się naprawdę więcej trochę kamyczków wypada z tych wszystkich gości. Chociaż, czy ja wiem. Może mi się tylko tak wydaje, a naprawdę to nic nie robi. Jeszcze mniejsza z tym. Trzy kamyczki. Tak, wielka fortuna po prostu. Dobra. Dobra. Ile by tego było, nie było, i tak dobrze, że cokolwiek dostajemy. I tak, w sumie. A, tutaj jeszcze zostały, dobra. Wiesz, to, no, tak, nie będę ukrywał, trochę nie wiem, co mam mówić za bardzo. A
ale... Ja. Co by było nie było? Czuję, że chyba odkryłem coś naprawdę fajnego, wiecie, chodzi o tego sprzedawcę. Tych całych czarów. Skoro sprzedał mi już jednego takiego, jeszcze są jakieś inne ponoć fajne, no to może być warto. I... Okej. Faktycznie jesteśmy... w pierwszej lokacji, ale w jakimś miejscu, którego, powiem wam szczerze, nie znam. Oczywiście. Okej. Czyli nic tu nie ma. No cóż, nie wiem co mam powiedzieć, ale... Wow. Faktycznie jest tutaj spory skrót. Wiecie co teraz mnie zastanawia? Czy dało się tutaj wleźć już od początku, powiedzmy, przygody i pominąć, powiedzmy, całą zieloną ścieżkę? Jak to zwykłem nazywać? A, dobra, nie dało się. Już rozumiem nawet dlaczego. Ale dobra, fajne. Czyli mamy skróta kolejnego do... tych grzybowych pozostałości. Dobra. A teraz zobaczmy, ile geod dostanę za niego. Czemu geod? Geod. Chociaż w sumie geoda. Nie wiem, czemu tak mi się kojarzy trochę z tym. 6. Dobra. Chociaż tak, to jest geo, więc nazywajmy to po imieniu, czyli geo i tyle. Dobra, skoro tu już jesteśmy teraz trochę lepiej wyposażeni, chociaż nie jakoś dużo lepiej. Naprawdę, no, fajnie byłoby trochę więcej pozwiedzać, przy okazji może właśnie trochę pofarmić tego wszystkiego. I jak już no, zgromadzimy 600, przy okazji może odbiorę trochę z banku. No ale skacz, kiedy cię o to proszę, proszę cię, naprawdę. Wiecie, kupimy sobie te pozostałe. I będzie fajnie, super, wszystko. A póki co naprawdę zwiedzajmy, bo z tego co widzę jest tutaj trochę braków. No nie, oczywiście nie każdy jestem w stanie... Ten, jak to się nazywa, no. Przejść. No właśnie, tam jeszcze była jedna jaskinia, której nie zwiedziłem, która na mapie była uwieczniona. No. To tam też na pewno pójdziemy. Tylko tak, teraz... Czy to jest sens, którym pójdę, czy ma to znaczenie? Nie, nie ma znaczenia, więc tak, idziemy tędy, tak. Tak, szybko. Dobra. I ta, do góry jest do staga, a do staga już mamy odkrytego. I tutaj też coś jest. I chyba tu nie było. Tak, to jest jeden z tych terenów, w których mnie nie było. I ciekawe co tu jest. Okej, okay, tu jest coś. Ale widzę, że z tej strony się tam nie dostanę, czyli trzeba od drugiej jakoś tam znaleźć wejście czy coś pewnie. No cóż, smutne. Ale okej, okay, skoro nie mogę przejść, no to trudno się mówi. Więc tak, dobra. I teraz co my tu mamy? Tak, oczywiście podstawowy przeciwnik, który mi zadał tyle obrażeń, no bez przesady. Dobra, i przy okazji tam górę chyba jest też ten posążek, wiecie, ten taki fajny, co to pozwala sobie odnawiać tą energię. Dobra. I tutaj co my mamy tak naprawdę? Jakieś przejście do góry? Albo przejście tam? Nie, ten przycisk. Bo wiecie, chcę tam widzieć jakiegoś wielkiego śpiącego cosia, więc pozwólcie, że zacznę od tego miejsca. Ale wow. Nie ukrywam, nie spodziewałem się, że to aż tyle jest tutaj, powiedzmy, rzeczy nieodkrytych jeszcze przeze mnie. Dobra. I w sumie ciekawy przeciwnik, polegający na tym, że wzywa takie... Nie wiem jak to nazwać, kulko komary? Może. I swoją drogą chyba wiem nawet skąd, czy... Dobra, jestem w stanie zauważyć jak to działa i... Powiem wam szczerze, nie wiem czy mnie to przekonuje do siebie. I znowu ten przycisk. Ale weźcie, chodzi o ten czarm, który noszę. Bo jeden, dosłownie jeden, nie więcej, nie mniej. Z tych wszystkich... sekret. Które po prostu dostaje za wrogów się błyszczy, co mi się wydaje, że ten jeden po prostu jest tak jakby... Właśnie z tego czarma, ale dobra, co my tu mamy?
drzwi z jakimś slotem, czyli po prostu z jakimś miejscem na coś, żeby coś tam wsadzić. Okej. Cokolwiek to jest, jeszcze tego nie mamy, chyba. I tak mi się wydaje. Dobra, cześć przeciwnik. Nie. Spadaj. No i oczywiście. Jakby inaczej, musiałem w ścianę po prostu walnąć. Nie mogłem po prostu trafić, nie, no przecież to byłaby zbrodnia przeciwko całej grze, gdybym trafił. Ot tak. Widzicie? Znowu jedno takie, tak jakby migało. Wydaje mi się, że to właśnie jest z tego efektu. Albo nie wiadomo czemu jedno miga, a inne nie. Trudno mi wytłumaczyć naprawdę. Czyli tak, jeszcze trudniej mi wytłumaczyć, dlaczego z każdego robaka wpadałem monety stworzone ze skamieniałych skorup. Dobra. Oj, tu też jest jakieś przejście. Okej. Okej, czyli tutaj, żeby to przejść, trzeba już być bardziej zaawansowanym w grze. Pomyślę, że nie wiem, czy sobie z tym poradzę, ale mogę spróbować. Tak. Mogę spróbować, no jasne. Mogę umrzeć co najwyżej. Muszę znaleźć szybko jakiś sposób na uzdrowienie się. Jak już znajdę sposoba, to wtedy będę mógł... Okej. Charm broken. Aha. Czyli jak, że jak ja padnę, to trac? A, jaka szkoda. Zniszczyłeś go. Dałem ci ten czarm, nie wiem jak to, przypinkę jako podarunek, a tym zniszczyłeś. Niezdarny mały idioto. Niegrzecznie. Przepraszam, poproś mnie miło, a ja go dla ciebie naprawię. Daj mi go, a ja go naprawię. Aha, dobra, czyli... Aha, dobra, czyli to jest takie... Jak zginiesz, to stracisz. Dobra. I teraz tak, cała trasa do góry z powrotem... wiecie co, nie. Nie chcę się całej tej trasy do góry z powrotem. Tak, najlepszy sposób. Po prostu na pewno nie zginę, jak będę tak robił. Ja tak teraz trochę serio, bardziej. Zawrócimy, ile się da po prostu. Aha, czyli ten duży grzyb tutaj zawsze będzie. Dobra, super, po prostu. Dobra. W sumie 45 takiego grzyba. Fajnie można na nim farmić. Dobra. Może tam później pofarmię trochę właśnie tego wszystkiego na nim, ale póki co. Znaczy nie ma co się śpieszyć. I w ogóle co. Po prostu szybko wracajmy do ławeczki. I do staga. Jak już będziemy tam na bezpiecznych terenach, to wtedy... Jedziemy z powrotem do Forgotten Crossroads. Z Forgotten Crossroads na spokojnie, do... Dokąd to tam? Brakuje mi słów teraz. Naprawdę brakuje mi słów, ale wiecie co, zanim to może jeszcze... Warto by rozważyć jedną rzecz. Nie mówię, że od razu, ale... Skorzystam po prostu z usług bankierskich. Wezmę swoje geody, wiem, że wielkie ryzyko. Dobra. Wezmę wszystkie. I ogólnie mówiąc tak, jak tam odzyskam duszę, to może przyjdę tym skrótem potem tamtego gościa, czy coś, żeby kupić jakąś inną. Dobra. Wiecie. Po prostu czuję, że nawet jeśli już to może ten z dodatkowym życiem, albo ten z dodatkową ponoć siłą, nawet jeśli mam się rozpadać przy każdej mojej śmierci, będą po prostu tego wart.
Okej, dobra, tu mnie nie było. Willow się nazywa. Czemu Willow? Dobra. O, przybyłeś w poszukiwaniu smakujków, czy nie? Ja znalazłam akurat, znalazłem dosyć unikalne grzyby tam rosnące ponad nami. Są tylko na tej stacji, a smak jest po prostu boski. Dobra. Gdzie jeszcze jest? To miejsce musiało być kiedyś dosyć sporym przystanie, można tak powiedzieć, hub, czyli no wiecie, takie po prostu miejsce centralne coś. Budowany na granicy dwóch królestw, czy dwóch ziem. No ten, dobra, chodzi o ten, no wiecie, chodzi o jej, o Fog Canyon i o te grzyby. Żadno z tych miejsc nie wydaje się zbytnio przyjazne, więc spokój, moje grzybki tu są, to ja tu zostanę. Dobra, coś jeszcze masz do powiedzenia? Jestem idiotą, że ciągle odchodzę, a potem przychodzę z powrotem. Czuję się wolnym, żeby zawsze tutaj przyjść i trzymać się. Chociaż lubię tą stację, zawsze fajnie jest mieć kogoś do towarzystwa. A, i okej, już się powtarza, dobra. Ciekawa postać. Fajnie, można sobie pogadać tylko. No właśnie, tylko. Można pogadać nic więcej w sumie, dobra. A zanim to, to tak. Najpierw tutaj, map updated, nie wiem o co updated, ale okej. Okay. I do Forgotten Crossroads. Da się to jakoś przyspieszyć? Nie, nie da się przyspieszyć animacji. I teraz tak, stąd jest... Proszę, w sumie niedaleko do tego miejsca. Jak się okazuje. Ciekawe, że nigdy tego w takim razie nie zwiedziłem, ale dobra. Mniejsza o to. Może dzięki temu uda się zaraz ten. Faktycznie bardzo blisko. I... Cyk. I okej. Dobra. Dobra, chodź tutaj. Ale bez takich, proszę cię. No, jasne. I zaraz po prostu tutaj padnę ponownie. Dobra, nie, na szczęście nie tym razem. I tak. Okej, dobra, wiecie co? Zjedziłem tutaj to miejsce, coś. Znowu jestem bliski śmierci. Więc znowu nie będę szedł tam. Wiecie gdzie? Ale dobra. Wiesz, że tutaj są też te pionoszki. Po drugie, widziałem tam w jednym miejscu jakby ławeczkę, więc te. Jakkolwiek jest to spore ryzyko, jestem tego świadom. Tak po prostu pozwólcie, że szybko ucieknę tam ku spodowi. I skoro jest tu ławeczka, to pójdziemy się nią zainteresować. O nie. I serio, to jest jakiś boss. Dobra. Okej, czyli to ma taktykę, że po prostu będzie szarżowało na mnie zawsze, jak się leczy. Dobra, nic wyszkolonego, oczywiście. Głupi ja, nie usiadłem na ławę, czy już tam na miejscu. No cóż. Dobra. Na szybko tam pojedziemy. Tym razem usiądę na ławeczce na stacji. Okej, okay, super. I idziemy odzyskać to, co po mnie zostało. Znowu. I w sumie, jak tym razem to odzyskam, czy dajcie, pokonam tu coś, to chyba warto będzie odwiedzić tego całego gościa znowu od przypinek tych Fragile, czy jak tam się nazywało. Tak, oczywiście dwa razy musiałem dostać, bo jakby inaczej. I wykupić resztę. Wiem, że to w sumie... Nie wiem, czy to jest dobra inwestycja, patrząc na to, że to po każdej śmierci będzie się rozpadać. Ale... W sumie efekty są dosyć mocne, jak na mój gust. Chociaż ich nawet nie znam. Nawet więcej kasy i inne takie rzeczy, to nie jest byle co, więc...
Aha! Co to ma być? No dobra, dawaj. Dobra, lecz się. Okej, są pieniążki, ale serio, to tyle. A, dobra, czyli to nie tyle. Jeszcze druga faza będzie pewnie. A. No tak, to było gruz Mador czy jakiś tak, więc te. Jako, że Mador to musiało być dziecka. Dobra. Czyli po prostu tyle. Dobra. I te. Oj! Aha. Czyli tu są wrogowie i... O proszę, jaki przyjemny skrócik. W ogóle chyba jakieś miasto żeśmy znaleźli. Tak sądząc po tym wszystkim. Okej, jakaś mucha. O, oro. You, czyli ty, of, nie Phantom Sys, of. Ale Misza, to... Trzymasz swój gwóźdź jak maczugę. MZ, jak... Aha, how much meter deeper do we have to go? Jak głęboko jeszcze musimy iść, coś takiego. O, co? Kim jesteś? A, ja rozumiem. To stara wioska. Co za straszny sen. Czemu dziwny sen. Przeprowadził mnie tu. Jeśli byś mnie nie znalazł, nie wydaje mi się, bym się kiedykolwiek obudził. Jestem Sly. Zazwyczaj żyję spokojnym życiem tam u góry w Dartmouth. Powiedz, że w tych ruinach nie zgadza się ze mną, więc najlepiej będzie, jeśli pójdę. Jeśli wrócisz do góry, przyjdź i odwiedź mnie. Jestem prawdopodobnie najprzyjaźniejszą twarzą, która tam została. I wydaje mi się, że mogę ci wystarczająco podziękować za twój dobry uczynek. Chyba głupi jestem, nie pogadałem z nim. A, i przepadła okazja. Co, coś, jeśli miał jakiekolwiek dialogi, to już tyle. I okej. I to mam ławeczkę. Oraz kolejne jakieś miejsce z śmiechami. Przy okazji, albo się wydaje, albo... Tak, tej ławeczki bym się nie dostał, gdybym nie miał Dasza. Więc no. Dobrze, że to chyba nie przychodziłem wcześniej w takim razie. W ogóle patrzę, jakieś różowe dymy i... Taka śmiejąca się wielka postać. O, zaskoczyłeś mnie. Witaj. Chodź, słodziuski. Chodź i poczuj się jak u siebie w domu. Jestem Salubra, a to mój malutki przyjemny sklepik z czarmami. O, fajnie. Czy to ci miejscowi przyszli powiedzieć, żebyś mnie odwiedził? Tak, co to za kochana miała wioska, czy nie? Ciepła. Intimate, nie jestem pewien. I pełna życia. A, to widać, że dawno nie wychodziła z tego swojego domku, czy coś. Skoro nawet nie wie, że wioska, niestety już, no. O czym my gadaliśmy? O tak, czarmy. Widzę, że sam zacząłeś swoją kolekcję, bardzo miło. Pokażę ci część moich. I nawet możesz wziąć jedno ze sobą do domu, jeśli chcesz. O, okej, dobra, czyli... Tu mamy sklep z czarmami. Dobra, pierwsze to jest Life Blood Heart. Mhm. O. Okej, to... Chyba to jeszcze musi być lepszy z przetrwalnością. Bo to ogólnie działa tak, że tutaj... Związane z tym niebieskim płynem, czyli tym Life Blood, wiecie, tymi, co się znajduje. 250, nie mam coś takiego. Tutaj Long Nail. Hmm.
Wow, a to jest fajne. Coś ze zwiększonym zasięg ataków. Więc to biorę na stówkę. W sumie dobrze, że nie wziąłem od tamtego gościa, wiecie, wtedy. Co dalej mamy? Steady body. Mhm. O, to powoduje, że nie będziemy się przesuwać, wiecie, jak uderzamy kogoś, więc... Też wezmę. Za niedługo się okaże, że wykupię wszystko tak po prostu. Shaman Stone. Okej, to powoduje, że wszystkie zaklęcia są mocniejsze. Fajne, ale... Wiecie co, tam niżej zauważyłem coś lepszego. Charm Notch. Biorę. Biorę po prostu nocza i następne jeszcze mamy tutaj Quick Focus, jakiś kryształ. W sumie to ciężko mi powiedzieć, co to konkretnie jest. Ale dobra, mniejszej. Masz coś jeszcze, czy nie? A, okej, czyli już więcej nie masz, ale... O, widzę, że potrzeba mieć konkretną ilość czarmów, żeby ona to sprzedawała. Dobra, w takim wypadku... wezmę jeszcze tego, bo czemu by nie? Skoro tak jest to potrzebne. Dobra, fajnie, dostaliśmy... dużo czarmów. Wiecie co, w takim wypadku pozwólcie, że póki co zdejmę je i pora sobie przygotować lepszą kolekcję. Więc dobra, co bym tak naprawdę chciał wziąć? No na pewno to by było fajne. Bo większy zasięg. To pozwoli mi ci nie przesuwać i mamy jeszcze dwa. Soul Catcher. Mogłbym wziąć kompas, ale wiecie co, no z tym kompasem jest taki problem, że... jedno miejsce wolne by mi zostało. Chyba, że zobaczymy to. Okej. Mhm. Dobra, zobaczmy w ogóle to. A, dwie niebieskie maski. Dobra, fajne. I jak co z tym zasięgiem? W sumie... ciężko mi stwierdzić, czy jest dalej, czy nie. Może... Na pewno... Tak, na pewno pod tym względem jest dużo lepiej. Z większej odległości mogę być wrogu, więc jest dużo fajniej pod tym naprawdę względem i tak dalej. Więc ja... Dobra. W sumie teraz nie wiem, gdzie jesteśmy na mapie do końca, czy w sumie nie widzielibyśmy, gdybym ja nie wiedział. Ale tak, w takim wypadku mamy teraz dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsze to mogę spowodzić teraz się z tymi kolcami całymi. A drugie mogę powrócić do wioski i spotkać się z tym slajem. I wiecie co? Nawet to chyba zrobimy i na tym potem zakończę dzisiejsze przygody z Hollow Knightem. Ale tak, no patrzcie jak to fajne jest. Większy zasięg ataków, no... po prostu ideolo. Dla kogoś tak klamistego jak ja, to jest po prostu naprawdę ideolo. Apa. Tak. I oczywiście więcej geło. Jako, że jestem chciwcem wielkim, to nie przepuszczam ani jednej bryłki geło. I teraz tak, jesteśmy tutaj. To miejsce, o które mi chodziło, jest... ja chyba zepsułem. Chociaż może niekoniecznie. O proszę, kolejne miejsce, w którym mnie jeszcze nie było. I daje też trochę geło, więc tak, fajnie. Fajnie, nawet bardzo fajnie. Dobra. Ale dobra, okej, w takim wypadku też... skoro... jesteśmy już tutaj, wiecie co? Zastosuję jeden trik. Zwany szybką teleportacją. Pójdziemy tutaj. I powiem wam tyle. I jak wyłączę grę... w takim wypadku teraz mi przyniesie do tej ławeczki, więc tak. Zastosuję tego trika i pójdziemy tam do kolców, a jako, że nie będzie chciał mi się wracać znowu całą trasę naokoło, to po prostu jak już rozwiążemy tam tą sprawę z kolcami, wiecie, tą też chyba słoika widziałem z tą larwą, czy co to tam było? A, tak, tutaj oni są. Całe szczęście mam naładowaną duszę, więc nie będą żadnym problemem. Tak. No, wracając teraz, co? Tutaj będzie to, cześć, pa. A dobra, to tam było wyżej. Czyli trochę za mocno spadłem. Okej. Okej, dobra. I skoro geo już tu wypadło, no to żal byłoby nie wziąć. Więc tak. Cześć. Pa.
I mamy kolejne informacje o tych małych stworkach. Więc, no, nieźle. W sumie właśnie sprawdzałem nawet dzisiaj dziennika chyba. Więc tak, Gruzmader. Pokonaj dwa więcej, żeby się dowiedzieć. Czyli to nie było ostatnie? Okej, okay, tu mamy Aspid Hatchling i Aspid Mother. I oczywiście musiałem strzelić z duszy, bo jakby inaczej, gdybym nie strzelał co chwilę zbędnie z tej duszy, to nie byłbym sobą po prostu, dobra. To teraz jeszcze raz i mam większy zasięg, więc... Okej, okay, więc tak, może tym razem się uda. Okej, okay, tylko muszę wyczuć moment, ja mam z tym akurat spory problem. Tak. Ale jak już wyczuję moment, to powinno być dobrze. Tak. Oczywiście. Zwykłe coś takiego, co z tego, że już teoretycznie powinienem coś takiego potrafić zrobić. Bo w sumie to robiłem już wcześniej na kolcach, tam wiecie. Chyba nawet w pierwszym odcinku wam pokazywałem, co? Takie techniki, a tutaj nie, oczywiście, że mi nie wychodzi. I opóźnienie, tak. Bo jakby inaczej. Przecież opóźnienie na kontrolerze musi mnie zabić. Okej, okay, dobra. Wcześniej pomyślałem o tym daszu, ale tak, faktycznie, był tu słoik i udało mi się. Więc teraz super potężny trik. Wyjdź do menu. Dobra, szybciej gra. Start game. Forgotten Crossroads. Jesteśmy. Wszystko się zapisało, a jednocześnie znowu jesteśmy na ławeczce. Więc tak, jedziemy do... Dirtmouth, tak. Zobaczymy, co tam u tego całego slaja. I może na tym zakończymy odcinek w sumie. Mam już trochę czasu. Nie muszą wszystkie odcinki, wiecie, być po godzinę czy coś. Okej. Okay. No i patrzę w ogóle. Zout tu jest. Ty tam. Czemu się tak skrywasz w cieniach? Tak, twoje oczy cię nie mylą. Jestem Zout potężny, rycerz wielkiej renomy. Tremble before me to był chyba coś takiego, klękaj przede mną, czy takiego. Aha. Kiedy ty chowałeś się tu w swojej malutkiej wioseczce, ja zeszłem do głębokich, tych czarnych pit, to są takie po prostu zagłębienia poniżej nas i i ubiłem wielką bestię. Okej, miał ostre żuwaczki i okropne maniery, coś tego typu. Tak, tak, cała chwała dla mnie, ale nie mam czasu na twoje dorastanie. Muszę odpocząć i przygotować się na moją następną przygodę w dół. Okej. Okay. O, co za niespodziewany obrót spraw. Nasz sklepikarz wrócił. A tak właściwie to po prostu przyszedł tu z powrotem. Spodziewałem się jakichś wielkich opowieści jego czasu poniżej, ale... Wydawał się nic nie pamiętać. Może to wszystko było zbyt dużo dla niego? Jeśli jesteś zainteresowany jego towarami, uważaj. Aha, umie się targować. Nie ma tu żadnej konkurencji i w tym problem. Jest to złe dla marketu. Nie to, żeby on narzekał. Dobra. Okej, okay, czyli... Czyli ten sklepikarzem. O, witaj! Wiedziałem, że znowu się spotkamy. Jak ci się podoba mój malutki, przytulny sklepik? Ja uczędziłem się tutaj dosyć komfortowo, sprzedając stare... Dzięki, to są takie po prostu akcesoria. Podróżnikom jak ty. Jeśli planujesz sobie wycieczkę w dół, mam parę przedmiotów, które mogły pomóc zwiększyć swoje szanse na przetrwanie. I co my tu mamy? Okej, okay. Mask Shard. Mask Shard. Widziałem już chyba coś podobnego tam gdzieś pod ziemią. I wiecie co, wydaje mi się, że to może być... Nie wiem, co to może być, może nie wiem, jak zgromadzimy dwa kawałki czy coś, to dostajemy jakąś maskę. Tylko na co nam maska? Nie wiem. Potem co dalej? Vessel fragment,
naczynia dusz, bo wesel to zwykle naczynie, czy tam coś tego typu. Okej. W sumie to pewnie Soul Vessel, tutaj akurat mogę nawet powiedzmy sobie szczerze, strzelić, że to może powiększyć nasz pojemnik na duszę, jeśli to kupimy. Simple key. Okej. Prosty klucz. No dobra, tylko... Póki co nie znalazłem chyba żadnego miejsca, gdzie potrzebuję takiego kluczyka. Dobra, co jeszcze tutaj? Gathering Swarm. Czym Gathering? A to jest fajne. Możemy kupić sobie czarma, który będzie automatycznie podnosił pieniążki. Moim zdaniem super. Na pewno skorzystam, tylko będę musiał trochę pofarmić. Tu mamy co? Dodaję trochę więcej nietykalności po dostaniu obrażeń. No dobra. A tutaj? Lumafly Lantern. Okej. Strasznie to drogi, ale... Mamy naszego rozświetlacza. Fajnie, bardzo fajnie. No, na pewno skorzystam. A ostatnie, Rancid Egg. W sumie nie wiem, co to ma być. Ogólnie coś tam złożyło jajom pod tym, pod ladą i w ogóle... Że śmierdzi, że nie będzie mu tego brakowało, a może to jestem w stanie kupić, wiecie co? Nie wiem, na co mi to, ale wezmę, bo czemu by nie. Zawsze to po prostu jakiś przedmiot. Może być do czegoś potrzebne. I cóż, w tym momencie w sumie sprawdziliśmy, co trzeba. Wróciliśmy do Dirtmouth. Nieważne. I tak, na tym zakończymy przygodę. Ja powiem wam szczerze, że w tym momencie prawdopodobnie nie pojadę sobie tam do grzybów czy coś i na farmie trochę geod. Po to, żeby kupić sobie te rzeczy. Znowu geod. Geo! Ja za dużo Stardiwali. Tak, ale mniejsza z tym. Więc tak, dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i w ogóle, no więc po prostu trzymajcie się. Hej, hej.